Cześć. Czy to jest awaria naszych radiotelefonów? Niekoniecznie. Kiedy nie zadziała nam przycisk distress, kiedy nam nie zadziała DSC w radiu? Ano na pewno wtedy, kiedy radio w ogóle nie jest wyposażone w DSC. Po czym poznać, czy radio jest wyposażone w DSC, system cyfrowego selektywnego wywołania, czy nie jest? Ano ma taką klapeczkę z napisem distress. Ręczne radio warto obrócić, bo czasami ma z tyłu ten distress. To radio nie ma. No to wiadomo, że na tym radiu nie zadziała. Ani nie nadamy, ani nie odbierzemy. Natomiast wszystkie te radiotelefony, te trzy iComy są wyposażone w distress, w DSC, tak? Jest przycisk distress pod klapką. A zobaczmy, dlaczego nie chce zadziałać. Wyślijmy z tego radia alarm distress. Jego transmisja chwilkę trwa. Jest wysyłany 5 razy pod rząd, ale zobaczcie, nie dotarł na żadne inne radio. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli przyjrzycie się dobrze, powiększmy może, to radio pracuje w trybie ATIS, czyli można powiedzieć w trybie śródlądowym. Wyświetla nam się to w górnym wierszu. A na śródlądzie użycie DSC jest niedopuszczalne. Nie wolno używać, tak? Znowu to radio pracuje w trybie international, int, czyli można powiedzieć w trybie morskim. Natomiast to radio po prostu jest świeżo kupione i nie ma wprowadzonego numeru MMSI. Gdybyśmy chcieli wprowadzić z tego radia alarm, pokazuje nam się, może trzeba będzie stop klatkę zrobić, informacja, że nie będzie działać nam DSC, bo po prostu nie ma wprowadzonego numeru MMSI. Wyłączmy to radio. Jeżeli uruchamiamy takie radio, to one zaraz po uruchomieniu pokazuje nam alarm, że nie mamy ani DSC, ani numeru śródlądowego ATIS w nim wpisanego. I teraz, gdybym chciał wprowadzić, taki film już robiłem o wprowadzaniu numeru, możecie sobie zobaczyć na tym radiu. Inny film też robiłem, też możecie sobie zobaczyć. No to wprowadzamy numer. Ja sobie tutaj pominę wprowadzanie clearem i to radio po prostu no, nie działa w trybie DSC. Zobaczcie, że nawet jak wejdę do menu urządzenia, to w menu nie mam w ogóle nic związanego z cyfrowym selektywnym wywołaniem. Po prostu nie ma wprowadzonego MMSI. Tutaj jest wprowadzony numer MMSI. Zobaczcie, wejdźmy sobie, powiększmy. Mam numer MMSI, mam numer ATIS. Oczywiście one są przypadkowe. Natomiast jestem w trybie ATIS. Też jak wejdę do menu, nie ma nic na temat DSC, nie będzie działać. W tym radiu, wyłączmy je, bo ono będzie za chwilę ponawiało alarmowanie. Jest wpisany numer DSC, jest wpisany numer ATIS, natomiast jest w trybie International i tu już po samym wejściu do menu rozwija nam się menu związane z DSC. I to jest główny powód niedziałania nam distressa, nie odbiera te radia, nie odbierają. Ani się nie da wysłać, ani się nie da odebrać. Jak wiemy, DSC pracuje na częstotliwości kanału 70 VHF. Dało się w tym radiu ustawić. Nie da się oczywiście nadawać. Natomiast zobaczmy, może da się posłuchać, co się dzieje na tym kanale. Podgłośmy 70 w momencie wysyłania alarmu, na przykład distress. Tak wygląda alarm distress wysłany cyfrowo, radio zdekodowało, ale w ogóle nawet nie zabrało się pewnie za dekodowanie tego sygnału, bo jest w trybie ATIS, alarm się nie uruchamia, musielibyśmy je przełączyć w tryb radio settings, channel group, przełączamy w tryb international
I zobaczcie, że teraz jak wyślę distressa, zrobię może reset na tym radiu, żeby już nie resetować. Reset distress, tak? Hold down distress. Alarm jest odbierany. I tak to wygląda, tak? Pamiętajmy, że numerem MSI w stacjonarnym radiotelefonie czy w ręcznym ICOM-ie możemy wprowadzić tylko raz. Nadaje nam go administracja danego kraju, u nas Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jak uzyskać taki numer na indywidualny, na ręczne radio, pokazywałem w filmie, link do góry i w opisie. Na stacjonarne radio jest bardzo podobnie, tylko musimy mieć statek swój, nie ma najmniejszego problemu, dostaniemy. I wtedy, jeżeli mamy DSC, mamy numer MSI, wprowadzamy go do radia, możemy to wprowadzić jeden raz, potem już trzeba, jakbyśmy się pomylili, albo chcieli zmienić banderę, albo zmienić numer z jakiegoś powodu, no to już trzeba się udać do serwisu w większości przypadków. Wprowadzamy go do radia i go mamy. I wtedy DSC zadziała. No ale jeżeli mamy radio, które może pracować w trybie śródlądowym i morskim i przełączymy je w tryb śródlądowy, DSC nie będzie działać. Na śródlądziu DSC jest jego używanie zabronione. Jeżeli materiał się podobał, zapraszam do subskrypcji, będę starał się tego robić jak najwięcej, żeby się, że tak powiem, wiedza szerzyła, żeby nasi żeglarze, marynarze, motorowodniacy, wodniacy, ratownicy byli wyedukowani i wiedzieli, co się dzieje i dlaczego. A też zapraszam na nasze szkolenia radiooperatorów i śródlądowych IWC, i morskich SRC, stacjonarne, online. Publikacje nasze polecam, podręczniki, e-booki, a jeżeli chcesz, żebyśmy przyjechali do Ciebie i zrobili indywidualne szkolenie, no to odezwij się do nas, to też wszystko jest do uzgodnienia. Do zobaczenia na wodzie i samych łączności rutynowych życzę. Cześć!